kościoła w Stawiskach. Szanowni Państwo, to jest informacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków, dr kardynała Katarzyna Zalesińska, zastępca dyrektora. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisane do rejestru zabytków mogą udzielić minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wojewódzki konserwator zabytków, a także organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa. Przepis artykuł 82 ustęp 1, to jest ustawy, wskazuje, że suma dotacji udzielonych przez poszczególne podmioty nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych poniesionych na wyżej wymienione prace i roboty. W tym celu w przepisie ustęp 3 tego artykułu zobowiązano podmioty udzielające dotacji do prowadzenia wykazów oraz do wzajemnego informowania się o zakresie i wysokości udzielanych dotacji. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu na 2017 rok rozdział 92-120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami udzielił parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Stawiskach dotacji w wysokości 300 tysięcy złotych przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania Stawiski Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. Prace remontowo-budowlane w nawie głównej, kontynuacja nawach bocznych i przychórze, etap drugi i trzeci remontu sklepień. Beneficjent oświadczył, że całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 362 868 zł 38 groszy. Dofinansowanie to jest realizowane w ramach programu Ochrona Zabytków. To jest taka informacja. Już tu wiemy, że tutaj nasz urząd gminy bardzo mocno przyczynił się do tego, że te pieniążki są przeznaczone dla naszego kościoła tutaj w Stawisku. Także mamy się z czego cieszyć, Szanowni Państwo. Dlatego, że Pan czytał w tym piśmie, że niecały minister kultury i dziedzictwa narodowego nie pokryje 100% tego remontu, a tu mamy kwotę, nam się liczy 411 tysięcy. To znaczy, że to będziemy musieli coś zwrócić, czy jakieś własne środki, nie? Trzeba będzie, tak? Tak, panie Mieszka, no. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to, co zostało złożone do Ministerstwa Kultury, to jest etap, tak jak Pan Przewodniczący czytał, drugi i trzeci. I wartość tego etapu prac to było 362 tysiące, tak? I minister przyznał dotacje do tych etapów. Natomiast to, o czym mówiła Pani Prezes, czyli około 111 tysięcy złotych, to był wniosek, który parafia złożyła na wykonanie malatury, czyli już po wykonaniu remontu wnętrz, wykonanie malatury, czyli są dwa oddzielne zadania. Natomiast remont wnętrz kościoła, no to tak jak tam będzie jeszcze, tak całość, to ma, o ile dobrze pamiętam, 5 etapów, więc jeszcze nas czeka 4., 5. I nie wiem, czy na zakończenie coś jeszcze nie będzie. Wiem, że proboszcz cały czas czyni starania o pozyskanie kolejnych środków, także stara się o to, aby w 2018 roku móc zrealizować te zadanie, na które pozyskał środki z lokalnej grupy działania, czyli zadanie, czyli wykonanie malatury. Dziękuję. Proszę bardzo.